Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, gdzie będziemy sobie tuningować ten oto samochód, który stoi za moją piękną masuką. Jest to Dinka Chester i tak, wygląda bardzo podobnie do... No, ciężko powiedzieć właśnie tu o Audi R8, bo jest inny samochód, który tak naprawdę bardziej przypomina Audi R8 niż ta Dinka Chester. Natomiast jeśli chodzi o ogólną bryłę i kształt samochodu, to mógłbym powiedzieć, że jest bardzo właśnie podobny ten samochód, prawda, do Audi R8. Ale ma takie troszeczkę bardziej zadziorne linie. Być może jest inny samochód, który wypasował bardziej na przykład wyglądem lamp czy przodu z rzeczywistego świata do właśnie Dinki Chester. Mamy tutaj taki wygląd silnika, tylko te drzwi się otwierają. Dziwne, że z przodu maska się nie otwiera. Tu powinna być jakaś przestrzeń bagażowa w tym aucie, ale otwierają się tylko te trzy drzwi, tak? Bardzo fajną rzeczą jest to w tym aucie, że jeśli włączymy sobie silnik, włączymy sobie silnik i wyłączymy światła, bo zresztą one są teraz wyłączone, możemy je włączyć. O, tak się je włącza. Ale w nocy dodatkowo widać takie fajne LEDy tutaj pod spodem. One są prawdopodobnie teraz zaświecone, ale jest dosyć jasno i tego nie widać za bardzo, nie? No i dobrze, jedźmy sobie. Troszeczkę już tym samochodem pojeździłem, mimo że jeszcze go za bardzo nie tuningowałem. Szyby są przyciemnione i nie jestem pewny, ale chyba instalowałem tutaj także obniżenie samochodu. Bardzo fajnie się go prowadzi. Brzmi też nie najgorzej, chociaż słyszałem lepiej brzmiące auta w GTA Online, ogólnie w GTA. Pojedziemy sobie myk tutaj i pojedziemy do salonu tuningowego. Albo wiecie co? Inaczej. Może sprawdźmy jedną rzecz. Sprawdźmy, ile samochód wyciągnie. Ojej, a co to jest tak? Nie ma tu widoku. Lel. Słuchajcie, tutaj tak jakby nie było widoku z pierwszej osoby. To jest bardzo dziwne. Nie wiem, może mi się coś tak popsuło albo coś, ale wchodzę do auta. No było widać zegary przez chwilę. A coś nie mogę zmienić na ten widok z pierwszej osoby, to jest bardzo dziwne. I zobaczcie, ja w tym miejscu mogę obracać kamerę. To jest naprawdę... Nie, to jest chyba coś zbugowane, więc niestety nie zobaczymy, ile ten samochód jedzie przed tuningiem i po. Po prostu będziemy musieli się nim rozkoszować po prostu takim, jaki jest z zewnątrz. W środku mogłem wam pokazać tylko przez chwilę, jak to wygląda, jak Asuka właśnie sobie wsiadała do środka. No ale w tym wypadku niestety nie będziemy mogli zobaczyć, ile auto wyciągnie. No ale dobra, opcji tuningowych jest tu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dlatego bardzo chętnie wam pokażę, jak te opcje tutaj wyglądają. I tak, standardowo mamy pancerz do zainstalowania. Pancerz dużo oddaje, ale słuchajcie, samochód standardowo, nie wiem, czy ja tu coś wsadzałem już, jakieś ulepszenia osiągów, ale nie. Zobaczcie, że samochód standardowo ma już dość wysoką statystykę prędkości, więc powinien te prędkości naprawdę wysokie osiągać. Okej, okay. Pancerz sobie ulepszam standardowo. O, hamulce rajdowe, zderzaki. No i tutaj fajna sprawa, bo zderzaków mamy kilka i są one, jak widzicie, znaczy one zmieniają dość sporo. Tak wygląda auto standardowo. Tutaj mamy jeszcze wersję z dokładką i owiewkami. Ja wolę z takiego włókna węglowego. Tylne zderzaki. I tu mamy też dyfuzor, albo taki lakierowany, albo taki właśnie z włókna. Chociaż włókno węglowe też można lakierować, ale dobra. Mówmy się, że nie można. Ulepszenie silnika. Kurde, znowu całą kasę stracę. Cholera. No i tu mamy wydech, tylko że nie wiem, czy go będziecie dobrze widzieć. On jest tutaj. Nie, tu są różne rodzaje tych rur. Mnie się podoba taka lekko chromowana. Chromowany wydech po prostu. Chociaż ten fajnie jest zgrany z całym samochodem, a te, zobaczcie, nie? Troszeczkę wystaje ten wydech. I tak nie do końca mi się to podoba. Chyba jednak wolę standardowy, fabryczny.
Bo jak taki wystający damy, no to trochę to tak wystaje i to nieładnie wygląda. Ten jest fabryczny, taki w miarę schowany i pasuje do całego tyłu, więc zostawię fabryczny. Klaksony zostawiam, to. Bierzemy światła ksenonowe, zestawy neonowe. Nie, no to jest samochód sportowy, tutaj neony nie będą pasować, moim zdaniem. Tablica, weźmy sobie czarną. Lakierowanie. A, nie wiem, czy ja już odblokowałem. O kurde, to coś fajnie wyglądało. O, taki lakierek fajnie wygląda, moim zdaniem. No, dosyć ciekawie, jak taki jakiś Batmobil koncepcyjny. Fajnie. Fajnie wyglądają matowe, sportowe samochody. Tylko trzeba te kolory odpowiednio dobrać. Nie wiem, może czerwony. Gotowy, fajnie wygląda. Dajmy sobie czerwony. I dodatkowy. Nie wiem, czy nie taki sam. Czerwień. Albo taki. O kurde. Tu się zmienia też kawałek tego jakby grilla. Ładnie wygląda. Dałbym taki. Kurde, nie mogę się zdecydować. Auto naprawdę wygląda bardzo ładnie. Dam taki szary, o. Dobra. Tak, teraz klatka. No i właśnie, tutaj mamy dwa rodzaje klatki. Pierwsza klatka to jest taka sobie, ona jest mało widoczna, ona jest widoczna tylko ze środka. Wiadomo, klatka, no nie? Ale jest też druga klatka, która dodaje wlot powietrza i takie pozostałe elementy, jak widzicie tutaj jakieś łączenia różnych elementów karoserii. Jakieś takie zdobienia śrubkowe. I nawet dodaje taką niestandardową maskę, więc to już jest taki hardkorowy tunik dla naszego wyścigowego Chestera. I to mi się bardzo podoba, bo dodaje takiego charakteru groźnego dla tego auta. Ale z drugiej strony ja nie jestem zbytnio fanem takiego tuningu specjalnie torowego samochodów. I zainstalowałem, co mi tam. I tu mamy też ciekawą opcję. Mamy zakrywanie tej pokrywy tutaj z tyłu. I to też bardzo fajnie tutaj pasuje. Ja jestem ciekawy, czy jeśli zainstaluję ten element, to na przykład boty, jak będą do mnie strzelać w misjach jakichś, jak będę podjeżdżał tyłem, czy one mogą przestrzelić ten element. Bo dach fabryczny, no to mamy tutaj po prostu szybę, tak? I przez szybę na pewno ktoś mnie zastrzeli, ale nie wiem, czy właśnie przez to mnie ktoś zastrzeli. Więc warto to zainstalować i to sprawdzić. A nie sprawdzę tego teraz, bo no po prostu bardzo ciężko to sprawdzić. Bardzo ciężko jest poprosić boty. Ej, słuchajcie, strzelajcie mi w głowę teraz. I tutaj mamy fajny próg, fajne progi. To znaczy tak. Mnie się wydaje, że te progi z taką lotką tutaj troszeczkę psują kształt tak boku tego samochodu, który mi się bardzo podoba. Dlatego wolałbym ten pierwszy próg. Mi się wydaje, że będzie spoko. Kupił się czy nie? Dobra, kupił się. Spoiler! No i tutaj ciekawa sprawa, nie zwiększa się przyczepność w statystykach. Nie wiem, czy ona w ogóle się zwiększa w jakimkolwiek samochodzie po zainstalowaniu spoilera. Ale te spoilery są naprawdę spoko. I jest to jeden z niewielu samochodów posiadających, właściwie z wielu właściwie w GTA, posiadający tak fajne możliwości tuningu. Także Dinka Chester, jeśli ktoś chce sobie potuningować, dostosować samochód do swoich upodobań, polecam. Dobra, tutaj mamy takie coś. Widać, że spoiler jest lakierowany, są też spoilery nielakierowane. Oj, kupiłem niepozornie ten, ale ten wygląda spoko. Jest to spoiler z włókna węglowego i w sumie ładnie nawet pasuje do tego kształtu tego samochodu. Ja lubię właśnie w spoilerach to, że są takie wysunięte do tyłu. Są wtedy dla mnie fajne spoilery. Zresztą wygląda na to, że on jest, nie mogę przybliżyć widoku, a chciałbym, on jest troszeczkę regulowany w pewnym tam zakresie. Jestem ciekawy, czy pod wpływem prędkości on będzie się jakoś przekrzywiał, ale wątpię, żeby to było zaimplementowane w GTA. O, jednak nie mam obniżenia zainstalowanego. Ale tak jak podejrzewałem, to obniżenie niewiele nam daje. Zobaczcie, balansuję teraz między ustawieniem fabrycznym, a ustawieniem rajdowym, czyli tym maksymalnym obniżeniem. I wcale bardzo samochód się nie obniża, więc skrzynia biegów. Cholera, tyle kasy poszło. Ja dziękuję. Turbo, 50 tysięcy. No i koła. Rodzaj kół. I tu możemy wybrać sobie
sportowe. Myślę, że sportowe będą pasować. Ładnie ten samochód wygląda, bardzo. O! S-Rider. Myślę, że takie będą pasować ładnie. Dam sobie je... Mogę dać chromowane? Mogę dać chromowane. Tylko ja bym wolał dać takie, ale troszeczkę ciemniejsze. Kolor kół. Może nie czarne, ale takie antracytowe. Albo nawet takie stalowe. Czarna stal. Ale dam antracytowe. Dobra, koła. Teraz projekt kół. Nie pasuje. Znaczy, w sumie pasuje, bo to jest samochód stylizowany na samochód wyścigowy. I często w samochodach wyścigowych jest nazwa firmy na oponach, ale ja wolę chyba bez tego. Ulepszenia opon, to możemy kupić kuloodporne. No i dym spod opon, ja zawsze kupuję czarny dym. Nie jestem pewny, czy jeszcze są dostępne klaksony. No tak, kupiłem tutaj limuzynowe szyby już wcześniej. Klaksony halloweenowe. Są jeszcze. Ten klakson San Andreas jakoś tak nie brzmi dla mnie. Ale kosztuje 90 tysięcy. Nie. Myślę, że dam ten. Jeszcze są standardowe. No i dobra. Mamy już stunigowanego Chestera. Chodźmy teraz zobaczyć, jak to auto śmiga. Mam już pada w ręku. Czy w rękach. No i sprawdźmy. Wow, ale to wygląda. Kurde. No i właśnie, teraz mogę wam pokazać opcję, o której mówiłem wcześniej. Czyli, jeśli włączymy sobie z menu silnik, opcję sterowania pojazdem, włączymy silnik, wyłączymy światła, to mamy takie fajne LEDy do jazdy dziennej właściwie, ale bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Nie? To jest moja przetunigowana Dinka Chester. Przejedźmy się nią trochę. Dźwięk samochodu zmienił się nieznacznie. Teraz wydaje się, jakby było w tym dźwięku więcej powietrza. Jakby ktoś nagle podczas dodawania gazu też puszczał sprężone powietrze gdzieś tam obok siedzenia kierowcy. Naprawdę jest takie uczucie jakby. Dźwięk się specjalnie nie zmienił. Jest on taki dosyć płytki i nie podoba mi się szczególnie. Ale samochodzik naprawdę jest żwawy. Bardzo fajnie trzyma się drogi. I zobaczymy jak... O. Zobaczymy jak będzie się spisywał na autostradzie. No tak, tylko znowu nie mogę sprawdzić tej prędkości maksymalnej. Cholera, bo tu nie ma kamery z kokpitu. Co jest dziwne, bo te zegary wyglądały dosyć spoko. Nie wiem dlaczego tak jest, ale no nie można. Radzi sobie to autko. Naprawdę bardzo przyjemnie się nim jeździ. Nie wiem dlaczego wcześniej go nie zakupiłem. O kurde, ale dobrze też hamuje. W miejscu się zatrzymałem od razu. A zobaczymy jak się sprawuje właśnie na różnych takich nierównościach. O. Czyli pojedziemy sobie tutaj zaraz w prawo. Ale hamulce ma jak brzytwa. O kurde. Naprawdę, to jest chyba jeden z najlepiej hamujących samochodów w tej grze. Absolutnie. Dobra, tutaj mamy takie dosyć wąskie drogi. Bardzo ładny widok na Los Santos. I zobaczymy jak sobie tu poradzi. O właśnie, tego szukaliśmy. Troszeczkę zarzuciło.
Ale wow! Naprawdę dobrze się steruje tym samochodem i nie zarzuca tak. Tak jakbyśmy mieli tutaj napęd 4x4. Zresztą możemy sprawdzić to, czy mam tutaj napęd, jeśli można to sprawdzić. A tego chyba nie można zniszczyć. Wygląda na to, że nie. Obracają się tylko tylne koła. Przednie stoją w miejscu, więc chyba to jest samochód z napędem na tył. Więc nie mogłoby być to Audi R8, bo w Audi R8 obracają się wszystkie 4 koła, bo jest to napęd na 4. Ale w sumie może... No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No to jest GTA, to aż takich szczegółów może nie uświadczymy, ale i tak jest to bardzo fajna propozycja dla osób, które chcą szybkiego i niedrogiego samochodu, bo zerknijcie na to. Dinka w Legendary Motorsport kosztuje 240 tysięcy dolarów. Jest to naprawdę bardzo, bardzo szybki samochód i prowadzenie porównywalne do Turismo R, który moim zdaniem jest jednym z najlepiej prowadzących się samochodów w tej grze. Naprawdę. Więc Dinka Chester jest godna polecenia, jeśli ktoś z Was chce sobie kupić samochód do, powiedzmy, napadów, gdzie trzeba szybko dotrzeć w dane miejsce, albo do misji, albo czegokolwiek. Na przykład też do szpanowania, bo auto stojąc gdzieś tam na parkingu albo obok naszej chaty jest zajebiście niskie i wygląda po prostu niesamowicie. Bardzo długo czekałem, aż stuninguję sobie tę Dinkę Chester. Stała u mnie w garażu jakiś czas, a w końcu mam taką możliwość, żeby Wam pokazać ten tuning i przy okazji moje nowe auto, które pojawiło się w garażu. W garażu zrobiło się jedno wolne miejsce, a właściwie to jest chyba miejsce dla samochodu, który pojechał sobie do innego garażu. Sprzedałem Kometa, którego miałem tutaj wcześniej. Zobaczcie, na tle konkurencji Dinka jest naprawdę szerokim samochodem i bardzo niskim. Nie? Jest to typowy, myślę, że samochód wyścigowy i spoiler, naprawdę bardzo tutaj fajnie wygląda. Chociaż byłem początkowo sceptyczny co do tego, żeby dodawać tutaj jakikolwiek spoiler, ze względu na to, że mogłoby to popsuć kształt piękny tego samochodu. Ale jest to jeden z moich chyba najszybszych teraz samochodów, jakie posiadam. Zresztą, stuningowane samochody sportowe, bo to jest klasa sportowych samochodów, stuningowane sportowe samochody na maksa mają mniej więcej takie same statystyki. Tutaj mamy... ojej, zapomniałem jak się nazywa. Wiem, że GT, coś GT. Rapid GT, właśnie. I to jest jeden z moich ulubionych samochodów, ale on chyba nie jest stuningowany na maksa. Natomiast na maksa stuningowana jest Grotti, który sobie tutaj stoi, ma piękny, odkrywany dach. Ach, jak ja to lubię. Nigdy mi się to nie znudzi. Piękny, odkrywany sobie dach ma. Czy mogę uruchomić? Nie wiem, czy tutaj się to uruchomi. Z dostęp do pojazdu, drzwi, wszystkie. Aha, okej. Okay. Otworzyła się Dinka. No nieważne, czyli to jest teraz mój samochód osobisty. No, także tunik Dinki Chester, bardzo, bardzo fajny, bardzo udany. Moim zdaniem jeden z fajniejszych samochodów i odróżnia się, bo ja ostatnio mam tendencję do malowania samochodów na czarno, poza może Corvettą i Infernusem, który też ostatnio tunigowałem, którego sobie tunigowałem. A CCX sobie tutaj stoi dzielnie, zawsze w kolorze pomarańczowym. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo, że byliście na tym odcinku i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.